Hej, cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie. Z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam Was w Kosmonius. Słuchajcie. Jak już wiecie, wczoraj pojawiła się darmowa aktualizacja do De Sims 4 i doszło w niej dużo nowych obiektów. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was do mojego filmu, w którym to pokazuję. Ale jak zapewne wiecie, jak pojawia się aktualizacja, to z reguły fani. Jakimiś sposobami, których ja w ogóle nie rozumiem, nie wiem jak oni to robią, wynajdują różne wskazówki do przyszłych wartości w grze. Ogólnie czasem myślę sobie, że EA zostawia je tam jakby specjalnie, żeby zbudować jakiś hype i zapowiedzieć po prostu nowe rzeczy No i tak stało się również w tym przypadku i również słuchajcie w tym przypadku jakieś dziwne rzeczy i dziwne zapowiedzi się pojawiły Dodatkowo wczoraj na kanale Twitch The Sims pojawiła się transmisja na żywo, podczas której świętowano 21 urodziny serii The Sims I tam również pojawiło się kilka nowych informacji, o których porozmawiamy, także zapraszam was wszystkich bardzo, bardzo mocniutko do oglądania Podczas tej transmisji na żywo pokazano nową zawartość, która została dodana do gry, ją też wam pokazałem właśnie w poprzednim odcinku. Oraz pod koniec pokazano jeszcze jedną rzecz, i jak widzicie na ekranie, są to uwaga, uwaga, piętrowe łóżka w końcu, które mają nadejść do DSM 4 pod koniec Maja. Pod koniec marca 2021 roku. No i prawdopodobnie pojawią się one, ja tak to zrozumiałem, w aktualizacji gry, i będą kompletnie darmowe, także to jest na mega plus. Bardzo mi się to podoba, że właśnie piętrowe łóżko będzie darmowe. No słuchajcie, w końcu się tego żeśmy doczekali, bo ile serio można było na to czekać? Ciekawy jestem tak naprawdę, co te łóżka mogą oznaczać. No bo tak dziwnie byłoby dodawać, jakby wiecie, same łóżka bez żadnego powodu, co nie. Ja tutaj wyczuwam jakąś zapowiedź z dodatku z pokoleniami, ale równie dobrze to mogą być moje przypuszczenia. Kto wie? W każdym razie, ogólnie bardzo się cieszę, że łóżka piętrowe dochodzą. Wreszcie tak one wyglądają. Na razie, jak widzicie, no dużo informacji nie mamy, ale chociaż jakby widzimy mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie to więcej niż jedno łóżko, które zostało tutaj pokazane. Bo byłoby w sumie słabo, gdyby tylko jedno doszło, ale nieważne. Nadchodzi, nadchodzą one wkrótce, pod koniec marca 2021 roku. No i tutaj zaczyna się Słuchajcie, bo w kodach gry po najnowszej aktualizacji gracze znaleźli bardzo ciekawe informacje. Według tych informacji do Destiny 4 ma wyjść nowy typ rozszerzeń, tak zwane kity. Słuchajcie, tak, do Destiny 4 zostaje dodany jakiś kit znowu. Tak się śmieją wszyscy teraz. Słuchajcie, tak to jest. W każdym razie, w języku polskim strony niek newsowe niektóre tłumaczą to, ja nie wiem, czy to są oficjalne tłumaczenia, czy nie na ten moment, ale przez większość stron zostało to przetłumaczone jako kolekcje. Czyli w języku polskim miałoby to być kolejne. Lekcje, co w sumie wydaje mi się średnim tłumaczeniem, gdyby to pozostało po prostu takimi, wiecie, kitami, to byłoby fajnie. No, ale zaraz, sprawdzamy sobie, jakby w sumie teraz, o czym te kity są. I są to najprawdopodobniej mniejsze rozszerzenia niż akcesoria, które mają dodawać różne typy nowości do gry. Tymi nowościami mogą być rzeczy związane z rozgrywką, budowaniem i kupowaniem oraz kasem teraz na ekranie pojawiają się zdjęcia tych kitów na razie jedno, które zdążyły jakby już wyciec i pierwszy to jest Country Kitchen Kit słuchajcie, tak on wygląda, jak widzicie niestety jakość tych, tych zdjęć jakby nie jest najlepsza, bo to nie są zdjęcia oficjalne ale widzimy, że mamy taki jakby troszeczkę wiejski styl kuchenny, tutaj jeszcze zaraz za chwilę pokażę wam dodatkowe zdjęcia dostaną dodane, jak widzicie nowe lodówki, nowe szafki nowe kuchenki, nowy zlew tutaj mamy coś takiego, jestem ciekawy co to jest chyba, nie wiem, jakieś pudełko, chociaż fajnie by było, gdyby jakiś toster został dodany czy coś, no w każdym razie tak to wygląda. I przejdźmy sobie teraz do zdjęć tego kitu. Tak to wygląda z bliska, oczywiście, jak mówię, jakoś nie jest najlepsza, ale możemy sobie popatrzeć, co tutaj mamy. Fajnie to wygląda, coś takiego innego zostało tutaj, słuchajcie, przedstawione. Tutaj widzę, jest lekko brudna jakaś taka szafka i w ogóle, co to jest jeszcze jest nowego, na pewno... To jest nowe, to jest chyba jakaś taka po prostu tacka z jakimiś rzeczami, no tutaj, no sami widzicie zresztą co jest nowe, tak, to wygląda, bardzo fajna kuchenka, myślę, że coś fajnego można będzie z tego stworzyć do takich bardziej wiejskich domków, być może to też jest jakaś zapowiedź wiejskiego życia, chciałbym w sumie, ale wydaje mi się, że jestem tutaj trochę taki, nie wiem, za dużo, za, za dużo jakby próbuję z tego wyciągnąć, to jest po prostu jakiś taki właśnie zestaw mniejszy niż które który zostanie dodany do Simsów. Kolejne zdjęcie to jest tak, jak jakaś pani sobie w tej kuchni gotuje. Kolejny kit to jest Bust Dust Kit i to jest coś świetnego, słuchajcie, w sensie ciekawego, może nie świetnego powiem, coś ciekawego. Tutaj zaczyna się robić interesująco, bo wygląda na to, że jakby według tego kitu do gry mają dojść odkurzacze, i w naszym domu ma zacząć się robić brudno. I zostały pokazane trzy nowe zdjęcia tego kitu, także już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Jak widzicie, mamy mega brudny dom i jakieś takie króliczki z kurzu, no i panią, która tutaj, jak widzicie. Odkurza jakoś te króliczki. To jest mega fajne, słodkie. Coś ciekawego. Przejdźmy sobie do kolejnego zdjęcia. Tutaj też, jak widzicie, brud. I taki odkurzacz ręczny. Dziewczynka trzyma w dłoni. Ja będę te króliki, słuchajcie, trzymać po prostu jako moje zwierzęta w domu. To, jest, to nie jest żart. No i na następnym zdjęciu też mamy pokazany taki bardzo, bardzo zasyfiony słuchajcie dom, jak widzicie. I panią sprzątającą, to jest jakiś odkurzacz, też widzicie jeden. Pani, która ma odkurzacz taki ręczny. Także to wszystko będzie sprzątane. Ciekawe. To jest coś ciekawego. Najbardziej mi się to podoba, bo jednak do jakiś element rozgrywki. jak mnie meble i, i kas jakoś mocno nie interesuje, jeżeli chodzi o, o Simsy, a rozgrywka jakby zawsze chętnie nie, przyjmę coś nowego. Także to jest, to jest spoko. No i ostatni kit to jest Throwback Fit Kit. Jak widzicie, i mamy tutaj takie fitnessowe bardziej rzeczy do kasa. Tak to wygląda. Będą to jakieś ubrania właśnie powiązane z fitnessem. I tutaj też pojawiły się dwa zdjęcia. Także chodźmy do nich. Tutaj mamy taką panią w takim dresiku idącą. Nic więcej tutaj raczej nie ma, bo to są dodawane tylko rzeczy do kasa. Może oni są ubrani jeszcze w nowe rzeczy. Czy potrzebowaliśmy jakieś ubrania, słuchajcie, nowe do Simsów? Nie wiem. W sumie powiem szczerze do końca, ale no ciekawie to wygląda. No i słuchajcie, na ten moment jej potwierdziło, że kity wyjdą 2 marca 2021 roku. Nie wiadomo, czy będą one płatne, chociaż nie wierzę, że takie jakby zestawy byłyby w jakiś sposób darmowe. Nie sądzę, że coś takiego by się mogło wydarzyć. Także na ten moment to jest tyle, ile o tych kitach wiemy. Jestem ciekawa jaka jest wasza opinia, że jakby mamy nowe jeszcze te prostsze kiedy mamy już trzy. Mi to się kojarzy troszeczkę ze Storem do Simsów 3. Wiadomo, nie każdy musi to kupować, jak chce, to może. Także jestem, jestem ciekawy, słuchajcie. Ja jak to wyjdzie, dawajcie znać, co sądzicie, bo... Znaczy się, okej, okay. jakby muszę się powiedzieć, to jest tak zwany cash grab, czyli chwytanie gotówki, czy tak można powiedzieć? No, w, w każdym razie wiecie, o co chodzi. To jest bardzo, jakby, no nie powiem, że słabe zagranie, to jest średnie zagranie z strony jej, po raz kolejny chcą od nas wyciągnąć e, pieniądze, um, natomiast, która firma nie chce, jakby, ja... Wydaje mi się, że każda firma liczy na zysk najbardziej i na nic innego, raczej tak po prostu jest w życiu. Więc jakby nie dziwię się, że z czymś takim wypłynęli. Jakby no... no, no wiem, no to... No, no, no nie wiem co powiedzieć jeszcze, nie, nie, nie wiem co tam tym sądzę, słuchajcie. Jak zobaczę, być może... być może kupię, albo nie wiem, jeżeli to będzie za darmo to będzie super, ale no nie, nie sądzę, słuchajcie, że to będzie za darmo. <laughs> Zupełnie szczerze, także no zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Jak to będzie działa jak store, no to w sumie spoko, no bo przecież ze story, nie każdy musiał mieć rzeczy, ale no jestem ciekawy co wy sądzicie, napiszcie w komentarzach. I jest jeszcze jedna ciekawa informacja, o której chcę wam powiedzieć, tutaj nigdym tego słuchajcie nie znalazł, bo nawet na żadnych stronach angielskich tego w sumie nie widziałem, także dotsim nasze polskie przychodzi słuchajcie i serwuje to co ma serwować, oczywiście polecam wam bardzo bardzo mocno stronę dotsim jeżeli chcecie znać jakieś newsy przed tym kiedy ja o nich jakby nagram film to tutaj na pewno się coś znajdziemy, no bo po prostu jest to najlepsza strona jeżeli chodzi o nowinki de Sims et Oczywiście pierwszy link w opisie to będzie właśnie do do.Sim. I to jest coś ciekawego, bo wychodzi na to, że wynaleziono w kodach gry to, że postęp historii zmierza do The Sims 4. E, I tutaj mamy informacje z kodu gry, które wynaleziono. Słuchajcie, Simowie mają długoterminowe pragnienia, które chcą wypełnić. Zajrzeć do nich małżeństwo, posiadanie dziecka, e, czy śmierć. Po zadążeniem do dobrych lub neutralnych działań dla nich, Simowie dążą do balansowania świata. Jeżeli będzie przeludniony, to Simowie nie będą chcieli mieć dzieci. Działania podejmowane przez Simów będą się opierały na ich osobowości oraz aktualnej sytuacji. Na przykład Sim, który niedawno wziął ślub, będzie chciał mieć dziecko, chyba że ma nie lubi dzieci. W takim przypadku chęć posiadania dziecka będzie mniejsza. Działania zajmują realny czas w symulacji. Simowie skupiają się na wykonywaniu rozpoczętych działań i Simowie będą posiadali ograniczoną ilość akcji w danym czasie. No i wiadomo, póki co nie wiadomo, kiedy nowa funkcja trafi do gry lub czy w ogóle to nastąpi. Natomiast to cały czas wygląda tak, jakby do De 4 miały dość pokolenia, ja jakby, I'm sorry, ale słuchajcie, no totalnie mi to śmierdzi, jakby pokolenia to jest to i, i jestem ciekawy, czy, czy jakby to dojdzie, no bo wiecie, jakby wiecie, postęp historii, łóżka piętrowe, no, no, pokolenia... Zobaczycie, jakby ja wierzę w to, że w czerwcu pewnie jakoś, no bo z reguły datki wychodzą w czerwcu i jakoś pod koniec roku w listopadzie, taki jest cykl e, Simsów już. Liczę na to, że pojawią się pokolenia, nie wiem, jakieś tak coś mnie od środka słuchajcie, od środka mi coś tak mówi, że to będą pokolenia, także jestem ciekawy, co wy sądzicie, co z tego wyjdzie tutaj, co sądzicie o kitach, co sądzicie o, o piętrowych łóżkach i co sądzicie o postępie historii. Napiszcie w komentarzach, a ja dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do do samego i cześć!